wyszedł, i to nie moje stwierdzenie, tylko publicystów, kwestia programu UBEK Plus, czyli emerytur dla byłych UBEK. Służby Bezpieczeństwa PRL. Jak wy na to patrzycie? Dlaczego znowu to jest podnoszone? Tak? Dla nas oczywiste, że należy robić tak, jak zrobiliśmy, i była to kwestia sprawiedliwości społecznej, żeby ludzie, którzy na zlecenie obcego mocarstwa Związku Radzieckiego w tamtym czasie wykonywali zawody siłowe i bardzo często pacyfikowali opozycjonistów, ale też w szeregu innych działań, nie wiem, prześladowali kościół, wiernych, etc. Działali, mówiąc wprost, na rzecz obcego mocarstwa, które chciało utrzymać swoje władztwo nad terytorium wówczas PRL-u. Nie powinni mieć z tego tytułu przywilejów emerytalnych i te przywileje im odebraliśmy. To, że dzisiaj partie opozycyjne na czele z Platformą Obywatelską mówią o powrocie do tych przywilejów, jest jeden cel, to są po prostu ich wyborcy. A Platforma Obywatelska i Donald Tusk już od zawsze, on jako lider, a Platforma Obywatelska jako partia są wyzute ze wszelkich emocji, wyrzute ze wszelkich poglądów, z jakichkolwiek fundamentów historycznych. Mówią tylko i wyłącznie to, co w ich ocenie opłaca się mówić ze względu na interes wyborczy, wybory w tym roku. W związku z czym, jeżeli... Korzystają przecież z, mieli uśrednione te emerytury, korzystają ze wszystkiego. No ale to wszystko, to w żaden sposób nie stoi w sprzeczności z tym, co ja powiedziałem przed chwilą. Jeżeli jest to grupa chociażby kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy ludzi, którzy na tym stracili, a na obietnicy powrotu do przywilejów można pozyskać ich głosy, ich pracę w kampanii wyborczej, ich karność przy urnach, to Platforma Obywatelska będzie to obiecywała. Czy to zrobi później, tego nie wiadomo, bo Platforma jest znana z tego, że obiecuje wiele, a robi potem niewiele.